Hej, z tej strony IndiePlayerka i kolejny odcinek Fame Farm. W końcu szósty rozdział, w końcu zobaczymy, co jest dalej. Mam nadzieję, że nie każą mi znów iść do jakiegoś kolejnego podziemia, jaskini czy czegokolwiek innego. Co tu ktoś do mnie pisze? Przyjdź do karczmy na wizytę, Frida. Tyle dla nas zrobiłeś, dla Zori. Ale się zastanawiam, czy masz czas na małą sprawę. Możemy się spotkać w tawernie? Możemy. Twoja nowa Fae Farm. Markis poprosił mnie, żebym dał ci trochę tipów na temat twojej nowej farmy Feyrean. Aha, bo ja jeszcze tam dostałam. Rzeczy tam się mają troszkę inaczej niż tutaj. Pozwól, że cię przeprowadzę. Jeżeli tam użyjemy fertilizera, czyli nawozu, one się wtedy zmienią w fey crops. Trudne jakieś, coś się zmienia. Nie, są nazwy z tego. Z gry, więc nie pamiętam co z czym. No, ale będziemy sprawdzać. Kwiatuszki podlewajmy. Trzeba ponadrabiać. Coś nie mamy. Żeby było śmieszniej, jeszcze zaczęłam na Switchu grać w Harvestelle. Jakby mi było za mało farm. To tak. A, włączyłam sobie jeszcze jedno. Mam coś do sprzedania? Chyba nie. Wszystko oczywiście się może przydać. Idźmy do tej in. To jest in? Czy to może być in? Tak jest. To nie jesteś Frida, ale... No tak, tak, wiemy. Co byś chciał? Nie wiem, które to są. Mixed berries. O, mam taki, mogę ci przynieść. Jak od razu ci przyniosę, to pewnie, że. Proszę. No i znów muszę klikać. Aż mnie to denerwuje. Nie mogę się doczekać, aż poczuję wiatr. W moich żaglach. Eddie mówi, że to jest jak całowanie się po raz pierwszy. Tego też nie wiem, jak to się czuje. Ale podejrzewam, że to jest dobre uczucie. Ty mnie znasz tak dobrze, indie playerka. To w sumie czemu nie można z tobą chodzić na randki? Nadawałbyś się. Cześć, cześć. Muszę dodać Fae Gate do mojego patrolu. Zaczął jakiś tam projekt, ale zabrakło mu materiałów. Czy mogę? Sporwood. To jest chyba to fioletowe. Nie wiem, chłopcze, czy mam, ale mogłabym ci przynieść. Jak się masz? Dobry dzień. O, jeszcze mi za Wirpula dziękujesz, okej. Miasma... przez miasmę pleśniały mój jedwab na moich ubraniach, chyba. Dobrze widzieć, że to zniknęło. Cześć. Dobra, zobaczmy, co chcesz ode mnie, Frida. Cześć, słodki. Dobrze cię widać. Widzieć. Czy znasz klucz do prowadzenia sukcesywnej, odnoszącej sukcesy
karczmy. Ciemne drewno. Aha. Meble z ciemnego drewna. Kominek taki wydający te dźwięki, takie łamiące się. I przyciemnione światło. Klasik. Co byś chciała? Dobrze cię widzieć, chodź usiądź. Dziękuję, że przyszłaś, kochanie. Byłam naprawdę zajęta z tym wszystkimi nowymi ziemiami wkoło Azorii. Mnóstwo nowych gości tutaj do mnie przychodziło. Tak wiele, że nie mam dla nich wystarczająco składników, żeby im zaserwować. Gdzieś tam z marketu kupowała tego naszego, co tam wrzucamy, ale to nie jest wystarczająco. Więc mam małą prośbę od ciebie. Chcę sprzedać trochę moich mrożonych herbat, ale nie mogę zdobyć czegoś tam do nich więcej. Możesz dla mnie znaleźć? Wspaniale. Niestety to jest na północy, gdzie jest zamieć śnieżna, ale już pokonywałaś gorsze rzeczy. Dzięki, Lip. Aha. Idź tam, gdzie jest zimno, żeby znaleźć te jakieś zamrożone coś. Aha. No to pójdę. Cześć. Czytałam, kiedyś czytałam, jak uciec z prawdziwego światła, ale ostatnio czytam tylko dla zabawy. Martwię się, że skończą mi się książki. Mogłam tylko tyle przewieźć na statku. Dobra, tu jest cała moja śmietanka towarzyska, widzę. Dobrze cię widzieć. Tyle tu jest do roboty. Każdy dzień to coś nowego. Aha, light copper ore. Nie wiem, czy mam, więc się nie deklaruję. Hej, hej. Okej, nie będziemy. Jak zawsze. Czy słyszałaś o Bloblinie? To ludzie mówią, że jest jak magiczna ropucha. Nie mogę się doczekać, żeby go zobaczyć. A, to jest właśnie osoba, którą chciałam zobaczyć. Liczyłam na to, że przyjdziesz. Zobaczenie cię to jest po prostu punkt mojego dnia. Rozświetla mi dzień. A tak, tak, już mi to mówiłaś 10 razy. Naprawdę by się przydało tu więcej tych dialogów. Jak wygląda Raf Sapphire? O, mam. Proszę. 25, ja mam 17. Co tam możesz mi sprzedać? Jeszcze to. Na razie nie chcę. Muszę sprawdzić, czy mam tego niebieskiego w skrzynce. Sprawdzić, czy mam fioletowe drewno. I sprawdzić, czy mam OPO. O, jeszcze tu są. Czekajcie, my już mamy jesień, czy to lato? Dopiero lato? Nie, jesień, okej. To fajnie. Drewna mamy 8, to za mało. Szafiru. Niech będzie, że tak powiemy. Nie mam nic. A jeszcze ten koper. Koper też nie widzę. Matko, ile ja mam kamienia? Co ja mam z nim robić? A nie, jest tu koper. Idziemy do Jacka. Tu coś by posadził, to jeszcze by poszedł do tej pani od nasionek w sumie. Tego jeszcze nie widziałam.
Czerwona. Tak, tak, cieszymy się. O, jeszcze jest czerwona, chodź. Nigdy nie miałem braci ani sióstr. Spotykanie z tobą daje mi po prostu odczucie, jak to by było ich mieć. O matko, side quest. No, nauczyłaś się właśnie jakiegoś tam zaklęcia tego ognia. Nie, nie jestem psychiatrą, możliwe. A jestem po prostu... To jest bardzo mała wyspa i się tutaj roznosi wszystko. Mam dla ciebie porady, jak tego używać. Jakieś pochodnie muszę przy jakimś tam moście zapalić. No to ja już to zrobiłam przecież. Udało mi się, dzięki. Co byś chciał? Copper ingot. No to jeszcze zrobię, no. Nie ma problemu, zaraz zrobimy. Może nawet mam. No tą szczapkę z miedzi chcę, o. Jedną pewnie, że mam. Nie będę kłamał. Czasami w niektóre dni jest ciężko utrzymywać pozytywne nastawienie, ale i tak się staram. Bo ja wiem, że ktoś będzie miał lepszy dzień przez to. Nie sądziłam, że pan jest taki rozmowny. Okej. Gdzie ty to znalazłaś? Wow. Wow. Nie dostałam pieniędzy? Czy po prostu... po prostu się lepiej przyjaźnimy. Jak gdzieś idę, a nawet nie wiem, gdzie jest Jack. Tu jest Jack. No, cześć, Jack. Czekaj, już mam dla ciebie to. Możemy iść na kolejną... Ja pitole. Wow, dziękuję ci. O, jesteś dżinem. Dobra, tu się udało, tu się udało. Co jeszcze możemy zrobić? To, co tam upolowałam, wrzucić. O, tutaj. Jeszcze coś? Chyba nie. Mogę po prostu... Czy on nie chciał czegoś takiego? Ten... Chyba chciał. To pójdziemy mu dać jeszcze. Ten elf. Chyba ten, o. Dziś robimy zadania z serii uszczęśliwianie moich możliwych kochanków. No dawaj, dawaj. Przyszłych, niedoszłych. A, dobrze wyglądasz. Twój uśmiech jest rozpraszający. O, to jest miłe. O, naprawdę to dla mnie tak jest.
Tak, już mnie obrażałeś kiedyś. Tu. Aha, bo to przecież jest na tym stole, bo szukam tej pani. Co tam możesz mi sprzedać? Farming level 10. Dobra, nadal to samo będziemy sadzić. Po 9 każdego. Dajmy to. 3 z każdego zrobimy. Chodźcie tu, żaby. I ty też chodź, będziemy wsadzać. A ja nie mam miejsca na ciebie? Myślałam, że mam. Czy ja już go tam oddałam? Nie oddałam. Nawet zapomniałam o tym. Dobra. Czy tu się tego nie oddaje? Oddaje. Dobra. No to jeszcze możemy. Idziemy posiać. Mogą być turnipy. Kalafiory też mogą być. I fasola. To fasola będzie sobie rosła, tak? Ładnie popodlewać, nie będziemy się przecież bawić z tym. Fertilizer. Zobaczymy, co się z tym stanie. To wykasować stąd. Żeby było ładnie. Jeszcze tu jest kamień. Chyba zdałam, ale was by nie chciałam dawać. Jak to? To się pewnie kiedyś przyda, ale już trudno. Tutaj siedźcie. Przerzucamy rzeczy troszkę. Tych niebieskich potrzebuję 8. Dla jedzenie, beryski. Na razie wystarczy. Zwierzęta jutro odwiedzę, bo nie czuję presji, jak nie umierają. Gdzie ja mam iść, gdzie jest zimno? Czekajcie. Jak to było zadania? Zapomniałam, jak się włącza zadania. U, tu są romanse. 11 dnia jesieni, a ty 4. Nie dałam ci żadnego prezentu, ale zrobiłam dla ciebie zadanie. Dobra. Czy idziemy tam, gdzie jest? Gdzie ja mam iść?
Frozen. O tu. No to idziemy tu. O, o. Okej. Myślicie, że tu się gdzieś wyspinam? Spróbujemy. Gratulacje. Co to za nowe imprezki tu są? Czy potrzebujesz czegoś? A czekaj. Brama jest otwarta i ja mogę teraz podróżować i moje elfy też mogą podróżować? Ach, być może muszę się znów przeprowadzić. Myślę, że rzeźba lodowa pomoże przyciągnąć klientów. Orliś, ty mądry wróżko. Znów to zrobiłeś, Orliś, to on. Sam o sobie to powiedział. A pan mówi, że jego sprzedaż idzie słabo, nie ma dżingla takiego pytającego. Może coś takiego jak Orliś, ochłodzenie, które się liczy? Może po angielsku to lepiej brzmi, ale chciałam, żebyś mi coś sprzedał. Oj. A jak ja mam się ocieplić? Jakąś chyba hot herbatkę muszę wypić. Będziemy szukać, jak robić hot tea. Albo może jakiś taki... się uda zrobić. Eliksir. Bis. Nie. Idziemy do herbaty. Trudne rzeczy będą. Nie, nie chcesz siadać. Nie, wstawaj. Green tea. Farming. Zróbmy 3 warming. I jeszcze sprawdźmy, co ja tu mogę porobić. Food, cooking, artist. Wszystko to mam. Loom. Mogę jakieś tekstylia robić z tych rzeczy. To ja idę to budować jeszcze. Beach lumber, stone brick i... Co to było trzecie? Kurde, jeszcze raz. Sorki, wybaczcie mi. Trzecie to było clay, okej. Okay. Clay, stone. Powinnam mieć. Po trzy tego zrobię. A nie, to tu. Stone. Clay. I beach lock. Nie mam żadnych? Mam, tylko muszę zrobić, okej. Okay. W sumie niepotrzebnie dobrałam. Jeszcze idę. Trzeba nakopać sporo. Chyba do 30 muszę mieć. Możliwe, że już mam to jeszcze tylko to jedno drzewko, żeby było i w sam raz. Dobra. Zobaczymy, co my tam będziemy mogli robić, bo ja przecież mam tego zawsze dużo i nie mam co z tym robić później.
wszystkiego tu nie położę, niestety. Nie w tę stronę. Musimy sprzedać rzeczy. To i to tyle w sumie, po to tylko tu biegłam. Albo nie widzę, jest też taka opcja. Chyba nie widzę, ale idę. Już może się porobiły rzeczy. Przede wszystkim te ciepłe herbatki. Chyba, że najpierw upatrzę na te tekstylia, może mogę coś ciepłego sobie zrobić. To się naprawdę tyle robi. Dobra, idziemy spać. Nie chcecie, to nie. O, mam osiągnięcie, że 100 tych pokroiłam drzew. Na pewno pokroiłam. No już kurczę. Okej. Mam wszystkie herbatki. Ria, co tam chcesz? Pewnie randkę. Z tą całą randką. Zaciekawiłaś mnie, może się spotkamy na plaży? Dobrze, spotkamy się. Nie ma problemu. Ale nie wiem, czy dzisiaj. Bo ja tutaj muszę zrobić coś. Nie, home decor na razie nie, to zrobimy. Rotate. Tutaj damy. Proszę bardzo. I zobaczymy, co ty tu możesz robić. Cotton fabric. Carpet. Ale to co? Turban, silk. Co to nam nic nie daje? Nie będzie mi wcale cieplej. Jestem rozczarowana. Zaraz sobie wypijesz to. Consume. Jest, rozumiem, ciepło. I teraz idziemy tam. Tym super skrótem. Nie wiem, czy mi się uda drugi raz. Może się uda. Wiecie, to chyba tu miałam iść. O. Dzień dobry. O, freeze, freeze. Dobra, szybko w dół. Dobra, i szybko coś tu ściąć. To na przykład. Gdzieś wyszłam. Hej. Chłopcze, jak ja mam tam wejść, żeby mi było ciepło? Czemu mi nikt nie powiedział jak? Muszę tutaj coś rozgonić. Nie to. Zobaczymy. Ha!
Teraz tu się liczy. Jak ci się podoba Azorian? Niesamowite miejsce, prawda? Chciałam samą grę wyprzedzić i się narobiło. Cieszę się, że znów cię widzę. Czy ciebie przyciąga niebezpieczeństwo? Czy to właśnie dlatego znajdujecie tylko w najbardziej niebezpiecznych miejscach? Frost Fissel? I know. Aha, no, wam czytam po angielsku. Ja znam tą roślinę, ale. O, to auto za oknem. Myślałam, że mi jakiś słoń tu biegnie. Ale nie ma szans, że znajdziesz tutaj tą roślinkę, bo tam jest ten storm i nie wiem, czy będziesz na tyle odważny, żeby tam po to pójść. Możliwe, że to jest zadanie, które najlepiej zostawić niedokończone. Jak to może być ważne, taka roślinka? Najlepiej będzie, jeśli zawrócisz. Naprawdę chcesz to zrobić mimo wszystko? Niech cię błogosławi nasza matka. Jeśli jesteś taki zdeterminowany, to czas najwyższy wymyślić rozwiązanie. Dlaczego tak? Oczywiście. Nie wiem, dlaczego o tym wcześniej nie pomyślałam. Na pewno jest na to potion, żeby utrzymał twoje ciepło. Wierzę, że Orlis the Ice Cellar znów jest na swoim miejscu i jest, bo przechytrzyliśmy i sprawdziliśmy. On będzie wiedział, jak taki potion sporządzić. Już go znalazłam. I to znów w takim razie. No, cześć. Czegoś potrzebujesz? Nice to meet you. witam i witam z powrotem u Orlisia. Jest nice to see you. Jaki rozmiar mogę dla ciebie przygotować? Zido wysłał cię, żeby otrzymać potion, więc nie przyszłaś po lód. To naprawdę szkoda. Naprawdę byłem podekscytowany moim pierwszym klientem. Odkąd? Nie pamiętam odkąd. W porządku. Ja znam, jaki potion potrzebujesz. Na pewno jesteś... Czy jesteś pewna, że nie chcesz żadnego artystycznego lodu? Ja bym powiedziała, że nie. Nie wiem, co moja postać odpowie, ale jak patrzę na tą kurkę, no to przydałaby mi się. Żartuję, chyba że? Okej. Dobra. Już, mam receptę. Jakiej dokładnie potrzebujesz? Jeśli teraz to wspominając, mógłbym skorzystać trochę z twojej promocji. Czy mógłbyś mi coś przynieść? Mogłabyś mi coś przynieść, jak ja będę przygotowywał szukał tą receptę? Kocham mleczną herbatę. Czy możesz mi jakąś przygotować, jak ja będę szukać? Tak. Chyba nie mam takiej. Green tea, honey. Okej, idziemy robić. Milk tea. Bezczelny. W ogóle nieść komuś z domu herbaty, taki kawał. No, zawsze trafimy. Dobra. Milk. Potrzebuję milk. Muszę iść wydoić krowę. Czyli nakarmić te dziewczęta. Ja widzę, że wy jesteście i tak szczęśliwe. A nie jesteście, tylko takie średnio zadowolone. Dobra. Bo tu się kolorki są. Proszę. Dziękuję.
Dla was też będę mieć jakąś karmę, czy nie? O, ale będziesz miał tam nie mleko. Nie mam, okej. Okay. Muszę wam zrobić to. Nie będziecie może nakarmione, ale chociaż wygłaskane. Tu zawsze coś. Dobra. Ale dała mi mleko, jest super krówką, będę ją chodzić karmić. Czekamy na herbatkę dla pana lodowego. Trochę im schodzi. Proszę mi to dać. Dziękować. Idziemy oczywiście na skróty. Się już nauczyłam. O. Skrótów, to trzeba z nich korzystać. Dzień dobry, mam herbatę. Och, jak pięknie pachnie. Jakiś jest ten potion znalazł. Zanim pójdziesz tutaj, musisz coś wiedzieć o tej zamieci. Wiem, że to brzmi dziwnie, ale czuję tam jakąś dziką magię, kiedy się do tego zbliżę. Też to poczułaś? Myślisz, że to może być jakiś duch, który to powoduje? Jak zawsze. Jeśli tak to jest tego powodem, to musi gdzieś tam być. Za mną. Musisz tylko podążać tą ścieżką na północ. Bądź ostrożna. A wiem, że już się wcześniej z nim mierzyłaś, ale każdy duch jest inny. Dobrze. Idziemy zobaczyć, co będzie potrzebne do takiego potiona. Pewnie coś, czego nie mam. Shellbits. I jeszcze co? Spore Essence. Spore Essence jest z tego. I Shellbits jest z których robaczków? Nie z tych. Ze ślimaków i skrabików. Dobra, lecimy. No co mamy zrobić? Nic nie zrobimy. Tamto jest chyba w tamtej jaskini, mi się wydaje. No, do jaskini też musimy iść po te fioletowe. Na końcu odcinka będę sobie musiała przedyktować, co mam zrobić, bo zapomnę. Krap. Ślimak. Bardzo dobrze. Przyjedzę. O, cześć. O, nie, to nie ty chciałeś. Tak, tak, tak. Panie się cieszy, że ja się cieszę. Chyba wszystko pozdobywałam. Tutaj wszystkie krabiki, jakie były. O, jeszcze się ślimaczek pokazał. Nie schodzi energia przy tym.
Ktoś do mnie dzwoni. To za chwilkę. Dobrze, jestem. To był mój brat. Halo, co się zacięło? Dobra, idziemy, mamy to wszystko. Z tobą porozmawiamy. Dobrze, cię widać, tak, tak. Widać, jak zawsze z tym widać. Będziemy kończyć. Idę tylko dać te uwady, żeby mi szelbicy robiło. Bo ja już jestem głodna. I muszę coś zjeść. Matko, ile tych warzek. Warzek. Tu jest. No ładnie się do rana zrobią akurat. Tak jest. A tamte pójdziemy najwyżej na następny dzień do tej. Jutro już będzie. Dobra, to mówię do przyszłej siebie. Musisz iść po tą trawę do kopalni i po niebieskie klejnoty. A ja wam dziękuję bardzo. I do usłyszenia następnym razem. Dzięki wielkie. Widzę, że dostałam znów jakieś osiągnięcia, ale już nie miałam jak popatrzeć. Nie zdążyłam w sensie przeczytać. Jeszcze raz wam dziękuję bardzo i do następnego. Pa, pa.